Здравствуйте. Dzisiaj setkę P12 w mięśnia. To był ostatni punkt cywilizacyjny przed granicą i po granicy przez następne 60 km. Są tu jakieś napiany z bliżej nieokreślonej substancji, która przypomina kupę końską. Prawdopodobnie jest to kupa końska. Widziałeś na polach, jest dużo owiec i stoi koń z siodłem, a nie ma tego. Ziomka? No. Gdzieś tam śpi sobie w środowiec. Opona wytrzymała ponad 10 km. Jeszcze tylko 300. 280. I zda egzamin. A jeśli nie, to wszystko będzie wina trytytek. Na gwarancję. Bo nie utrzymały opony w ryzach. A są te tytki na gwarancję od też. No. Tankowanie? Jedzą. Trawę jedzą, a potem popijają. Ale co, biżu, trawę i biżu, to no wiem. Dopompować. Tej drogi tu miało nie być. Bonjour. Postój w Kirgistanie na gastro, godzina prawie 17. Ada sika. Nie widać jej. Tam jest jakiś znak i pokazuje, że do Karakol 90 km.
To jest mniej więcej na wysokości jeziora. Więc tam będziemy jechać. A tu nie wiem gdzie jest. Ale chyba też tam będziemy jechać. Tak, to jest na... A Holoponata to też nie wiem gdzie jest, ale prawdopodobnie też będziemy jechać. Tiup jest przy samym początku jeziora. No to 70, to dzisiaj nie dojedziemy, ale już. Granica jest otwierana dopiero w połowie maja, jest... Który 22 maja, więc niedawno ją otworzyli. A wcześniej podobno były tutaj zamiecie, mrozy i inne takie. Ale teraz jest przyjemnie. Będziemy jeść chleb i pić wodę. Mamy jeszcze ogórka pewnie. Różnorodność kulinarna. To jest to. Chleb, pomidor, jabłko, masło. I owsianka, której nie możemy zrobić od paru dni, bo nie mamy wody na tyle ciepłej. Dzisiaj na wieczór zalejemy sobie zimną. No i będziemy jechać w stronę Issyk-Kul. Takie duże jezioro, które jest podobno resortem turystycznym dla Ruskich. No i dojedziemy tam jutro, przypuszczam. Na razie nie mamy pieniędzy kirgijskich, bo nie było gdzie zmienić. Więc dopiero za jakieś 100 km będziemy wypłacalni. A dzisiaj gdzieś tutaj kima. W górskich okolicach. Piękne są widoczki. Z tyłu się ciągnie jeszcze step. A tutaj już właśnie góry. Otaczają. Tam z tyłu nawet jakiś biały szczyt. To chyba jakiś 5-tysięcznik. Może nawet więcej. Jakiś masyw górski. Pięknie jest. No opona się tak średnio nie utrzyma. Tylko trytytki trzymają ją przy życiu. Jak się skończą trytytki, to będzie źle. Ale na razie jeszcze mam z 40 sztuk. A jedna starcza na jakieś 5, więc... No, policzcie to sobie sami. Dojadę chyba. No i co to da? Załatwiła nam nostek w chacie kirgijskiej. Takie klimaciki i takie góry. Osiołki, krowiec. Tolka. Fleszki jest ta? Fleszka. Nie. Izby. Takie fajne standardy. O, jaki koziołek w pomysł. Patrz tu. Trochę tu, trochę tam. Ciemność absolutna. Pięknie. Ale czad. Konie sobie wracają same.
nawet co jemy. Jakieś wytwory kirgistańskie. Jest. Jemy Pierek? Jakiś placek kirgiski z pierą wieczym. Taki cebulowo-szczypiorkowy. Bardzo dobry. Na szczęście nie ma mięsa, ale na wiuda. No. Nakarmili nas, napoili herbatą przy tym malutkim stoliku i zrobili nam królewskie łoże. I z synami pani rozmawialiśmy na temat gier narodowych. I mają tutaj grę, gdzie jeździ się na koniach. W grze rzuca się kozłem martwym, żeby trafić do celu, do takiej jakby okrągłej studzienki. I tak się strzela gole kozłem na koniu do studzienki. I to jest właśnie taka narodowa gra kirgijska, kazachstańska, mongolska. I za 3 dni w Karakolu, 70 km stąd, są jakieś rozgrywki, które fajnie by było się załapać, ale to się okaże. No i tak sobie poznajemy klimaciki Kirgistanu. O! Oh. To kokbar. Kokbar. Kokbar, tak. Zapisz sobie. Teraz to łak. Kokbar, taki popularny sport. Łak. Zapamiętam. A pani, która tutaj mieszka, beka jak koza. I to cały czas beka. I na początku nie wiedzieliśmy, czy to baran, czy to koza, czy to pani. Ale to pani. I baran też. Też. No. To chyba wszystko na dzisiaj. Jestem bardzo ciekaw tej ich gry.